Okej. Okay. Kryształowy szlak ogarnięty. Skała... Jaka? Skała... Silno... Nie wiem, chyba... Nie widzę stąd chyba. Skała, jaka skała? Silno dmucha. Silno dmucha? Czy raczej silno dmuchająca skała powinna być? No dobra, może być silno dmucha. Taka nazwa własna, nie? Jedziemy z silno dmuchą. All right. Are you ready? Ta mapka była w tym, w trailerze. Już poznaję. Ej, chłopaku. Spokojnie. Co ja tu muszę zrobić? 400 diamentów, jeden smoczek. Musisz się postarać bardziej, żeby mnie trafić, polecić. Tutaj mamy ekipę ogólnie mocno naelektryzowaną, jak widać. Oła. Dobrze. Siemanko, siemanko, wiesz co, dobrze, fajnie, właśnie jesteśmy na trzecim świecie, w trakcie trzeciego aktu. Robię już czwartą mapkę, także bliżej niż dalej, nie? Tego trzeciego rozdziału. Trzeciego rozdziału. Słuchawki, już jutro może będę miał nowe. Te mi nawalają, o, jest okej. Także spoko, spoko. Dobrze idzie. Wyciągnę stąd. Gdzie ja mam iść, panie prezesie? Tam na górę nie dam rady. I... A, okej. Śmieszne, nie? Że ci druidzi tak mi pomagają w sumie, tak naprawdę. Spyro, dziękuję, że mnie uwolniłeś. Nie masz pojęcia, ile czasu spędziłem uwięziony w krysztale. Ja w sumie też nie. Czekaj, kim ty jesteś? Już mnie nie ma. Już mnie nie ma, nie przejmuj się nami. Wszystkie smoki, bo był aż jeden. Wiesz co, ja nigdy też, ojej, nigdy też nie grałem w Dark Souls, ale oglądałem Maćka Dobrowskiego, człowieka wargę, na jego kanale Przegryw, jak on walczył z jakimś bossem, jak rozwalił pada. Się mega wkurzył, bo coś mu tam nie szło i non-stop ginął, nie? Także ja nie wiem, czy ta gra po prostu daje ci fan, czy po prostu stresujesz nią, jakby nie wiem, czy jest sens takie coś... Nie wiem, czy jest sens się męczyć, chociaż może fabuła jest spoko, nie? Ale jak mechanika jest taka, że jeden cios cię bardzo rozwala, jak headshot w CS-ie, to to ja żegnam. Aha, czyli teraz się tutaj jakby pojawiło wejście.
Wiesz co, ja lubię Maćka, tak totalnie prywatnie. Sobie bardzo jego cenię za jego inteligencję, charyzmę i pomysłowość. Ale faktycznie zupełnie inaczej prowadzi kanał niż ja będę prowadził. Jakby ja też... Może mi się wymsknie, ale nie planuję w ogóle przeklinać. Żeby też dzieciaki mogły to oglądać, wiesz, żeby to było takie dla każdego przystępne. Wolę być bardziej neutralne, ale przystępne dla każdego dzięki temu. Ten jaki w ogóle, jakaś marchewka elektryczna. Dobrze. O, dwa kamyki i nara. To ładnie tutaj będą. Jaki prosty poziom, nie? Nic nie było takiego. Chyba, że tu jest, wiecie, jakieś... coś ukrytego, co znajdę później, ale na razie spoko. Zajrzałeś na fanpage? Jeżeli nie, to zajrzyj na fanpage Warzywniak TV. Założyłem go właśnie wtedy, co ci mówiłem właśnie na żywo, że będę zakładał. I mam już 200 polubień. Fajnie to szybko tak poszło. 200 polubień na Warzywniaku, 5000 diamentów w Spyro, także... Żyć nie umierać.